Dzień dobry, witam was serdecznie, Emilie z tej strony, witamy w Balans Patchu, december 18, 18 grudnia. Proszę państwa, dawno tego nie robiłem, dawno dawno, 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 bardzo dawno tego nie robiłem. Boże, jedynek mi się język zakręcił. Skończyłem właśnie nagrywać drewniane przeszkole, więc dziwne rzeczy się będą działy. Ale opowiemy sobie o najnowszych zmianach w balansie i to, co... Jest dla Was najważniejsze, czyli dlaczego Blizzard Was nie kocha i Wy będziecie mieli problemy w grze. Więc e, zobaczmy sobie najnowsze zmiany. Dla Protosa, Terana i co, nie ma zerga? Nie ma zerga. No dobra, to lecimy. Proszę Państwa, Protos, Chronobust, e, jego siła została zredukowana do 50%, ale czas trwania zwiększony o 10 sekund. To oznacza, że teraz Chronobust e, nie zwiększa prędkości tworzenia czegoś w budynku. O 100%, tylko robi to o 50%, ale trwa 20 sekund, więc na dłuższą metę pewnie to się wyrówna. Przy czym jest to o tyle ważne, że wczesne pusze, wczesne stalki, wczesne orekol nie powinny już być tak dużym problemem. Prawda? Prawda? To w moim zdaniem jest dosyć dobra zmiana, bo te, ten chronobus troszeczkę za mocny był. Ja wiem, czemu to zostało wprowadzone. Chodziło o to, żeby. Protosi mieli jakoś takie łatwiejsze przejście bez tego Mothership Core'a, ale jak zauważyliście sobie, bez Mothership Core'a Protosi sobie nie najgorzej nawet teraz radzą i jest bateryjka Shield Battery do tego Chronobu wrócił do tej formy już teraz. Z Wings of Liberty, więc moim zdaniem jest to dosyć dobra zmiana. Następna zmiana, czas budowania Oracle został tutaj skrócony o sekund 6, jak widać doskonale. Dlaczego został skrócony? Skoro niedawno był wydłużony? No, właśnie dlatego został teraz skrócony, ponieważ był wydłużony, bo był ten chronobust na 100% i było za szybko. Oracle pojawiało się za szybko. Teraz, skoro, że chronobust już wrócił do takiej starszej formy. To czas budowy Oracle można było skrócić. Wydaje mi się, że to będzie dosyć rozsądna zmiana. No i następna rzecz: Disruptory, ich Purification nowa, nowo oczyszczająca, taka maseczka na twarz. Co z dodali? Otóż dodali jednosekundowe, jedno jakby naładowanie. Co to oznacza? Że w momencie, kiedy Disruptor wystrzeli Purification nowa. Aktualnie od razu wybuchał jakiegoś środek dotknął wrogiej jednostki. Teraz wybuchnie dopiero po sekundzie. Dopiero zacznie być aktywny, jakby po sekundzie. Co jest dobrą rzeczą, bo czasami nie dało się uciec przed się nowa, szczególności jeżeli warpizm był zrzucony i od razu Dysruptor wyskoczył z warpizma. Więc to było dosyć um, upierdliwe. Moim zdaniem bardzo dobra zmiana. Przejdźmy do terana. Miny. Mm. Miny. To jest dosyć duża zmiana. Czas budowy min z 28 sekund na 21, już zaokrąglimy 7 sekund różnicy, dosyć dużo. Ktoś chce, żeby pojawiło się więcej min najwidoczniej. Pamiętajmy, że miny cały czas po tym, jak aktywują się, wystrzelą, są widoczne do czasu, aż znowu się załadują. Więc postanowili skrócić czas tworzenia, żeby częściej się pojawiały miny na polu bitwy. Jak to wyjdzie, zobaczymy. Ja osobiście chciałbym, aby tutaj była taka opcja, że robione jest z upgrade dla min, ten nowy, czy nowo stary, że się zakupują nie 3 sekundy, a jedną, żeby wtedy mina znowu była niewidzialna nawet jak wystrzeli. Wydaje mi się że to byłoby dosyć takie eleganckie, bo to w tym mid game, late game miałoby sens. W początkowej fazie nie byłoby tak niebezpieczne. Te dropy z min i e, zostawione miny by uratowały e, tych, słabszych, nie, tych słabszych graczy, o tak sobie powiedzmy tutaj. Te, to, żeby można byłoby to widzieć. No i kolejna rzecz, przechodzimy do Ravena. Jednostka, która została maksymalnie zmieniona. Mm. Jest maksymalnie zmieniona, tak naprawdę w Legacy of the Void, i cóż się dzieje? Anti-Armor Missile, czas namierzania zmniejszony z 2 sekundy 14 do 1 sekunda 43, czyli szybciej można będzie namierzyć jednostkę, mniejsze szanse są, że ona ucieknie. Energia kosztuje już tylko 100. To wszystko kosztuje tylko setkę energii, nie 125. To oznacza, że w pełni naładowany Raven będzie mógł dwa razy użyć. Tej rakiety. A ta rakieta, jakby ktoś nie wiedział, zmniejsza opancerzenie o 3. To jest fajne, na przykład na marudery może być fajne, albo na jakieś, no nie wiem, coś wymaksowanego z opancerzeniem, na przykład na tory też można zaszaleć. Interference Matrix zwiększony zasięg z 8 do 9 o 1. No i do tego wszystkiego prędkość przemieszczania się tej rakiety zwiększona o 50%. Innymi słowy, szybciej to uderzy i z większego zasięgu. Ale ktoś nie wie co to robi, to blokuje jednostki mechaniczne przed tak naprawdę walczeniem, przed rozstawianiem, przed warpowaniem się, przed pozwoleniem warpowania nowych jednostek, jeśli się nie mylę, tak to też działa u Protosa. Więc widać, że kombinują z tym Ravenem, nikt jeszcze żadnych strategii na temat Ravenów nie zrobił ale zastanawiam się, że jak to w końcu ruszy, możemy ciekawe rzeczy zobaczyć. No Raven jest całkowicie zmieniony, wydaje mi się, że jeszcze troszeczkę czasu tutaj trzeba mu dać. No i tam niewielkie zmiany dotyczące map na platformę na Blackpink, gdzie mogą teren sobie wskakiwać i wyskakiwać. Oczywiście chodzi ee, o ripery i to samo jest na Catalyst. Tam zaznaczono takimi wielkimi literami, uwaga, tu możecie skakać. Więc to by było na tyle. To jest ten najnowszy patch z 18 grudnia. Nie wiem czy tą balans patch widzę, że nie ma tutaj za bardzo nigdzie no nie zmieniają już najwidoczniej numeracji w grze. I oczywiście można sobie też poczytać dlaczego takie zmiany zostały wprowadzone. Tak mi się wydaje, o coś wolno, mi się tutaj to wszystko ładuje. Aha, idzie, przechodzi. Dlaczego po angielsku w ogóle wszystko jest ani po polsku? Proszę Państwa, po angielsku z tego względu, że gramy w języku angielskim na laderze, bo wszystkie poradniki, wszystko jest po angielsku, angielski jest jedy, językiem przewodnim StarCrafta, jeżeli chodzi o multiplayera. Jeżeli chcecie po polsku, jasne, ale nie dziwcie się, że wszyscy inni będą po angielsku to robić. Dobra, do usłyszenia, do zobaczenia, do następnego razu. Przy okazji polecam poczytać e, komentarze, bo to jest coś pięknego. Po prostu coś przepięknego. Następnego razu do zobaczenia, do usłyszenia. No i zobaczymy się na laderze.